Cześć, siema, witam was, tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj pokażę wam moje karty z limitowanej edycji dedykowanej T-Mobile Ekstraklasa 2014-2015. Udało mi się zebrać 17 limitek, z tego co wiem. No nie mam niestety wszystkich. Mam nadzieję, że w niedługim czasie stan posiadania tych kart się u mnie zmieni. Tak samo mam nadzieję, że w końcu gdzieś tam trafię chociaż jednego top mistrza. Nie mam żadnego, a wyszło 6. No masakra, szalony, bez top mistrza to jak samochód bez kierownicy, ale porównanie, wow. Dobra, nieważne, zaczynamy prezentację i mamy tutaj Kaspera Hamalainena, chyba tak, Hamalainen, zawodnik Lecha Poznań. Nie będę ich stawiał z tyłu na tych podstawkach, nie będę świrował jarzębia. Mamy tutaj Łukasza Teodorczyka, też zawodnika Lecha Poznań. Łukasz Garguła z limitowanej edycji i to jest zawodnik Wisły Kraków. Dusan Kuciak, Legia Warszawa. Mamy tutaj Ariela Borysika. Borysiuka. sorry, jest chyba druga albo może już nawet trzecia w nocy. Gości oczywiście kopie w Lechii Gdańsk. Mamy tutaj Marcina Budzińskiego z Krakowi, Kraków. Mamy Michała Żyro, który był ogólnodostępny w gazetach Brawo Sport. Oczywiście piłkokopacza z Legii Warszawa. Oj, tego nie będę czytał. Ten facet mi sprawia problemy od dokładnie 3 lat. Muszę w końcu wybrać się do Lecha na mecz i zobaczyć, jak to czary mary się wymawia. W każdym razie gość Lecha Poznań. Sebek Mila, który robi teraz normalnie fenomenalną robotę w reprezentacji kraju naszego. Gość na co dzień kopie w Śląsku Wrocław. Mamy tutaj zawodnika Zawiszy Bydgoszcz, Bernardo. Paweł Brożek, dobrze nam znany piłkarz z Wisły Kraków. Mamy tutaj Roberta Demiana spod Beskidzia. Starzyński Filip z Ruchu Chorzów. Mirosław Radowicz, Legia Warszawa. Zobaczcie, jaka mina, no niesamowite. Jurado Ruben, chociażby z Piasta Gliwice. Grzegorz Kusik z Ruchu Chorzów. I na koniec gość, którego mamy też na karcie trenera, Marco Paszał. Nie wiem, pisaliście mi, nie wiem, muszę sobie tutaj gdzieś pisać, o tam u góry ściągę. W każdym razie to jest 17 limita u mnie, gość kopie w Śląsku Wrocław. Tak to wygląda. Powiem tak, brakuje mi 2 kart podstawowych, brakuje mi tam paru kluczowych, chyba kilku ulubieńców. Natomiast no, jeżeli chodzi o top mistrzów, to jest miazga z tego względu, że nie ma u mnie nic. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. To nie był unboxing tej prezentacji. Pozdrawiam serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć.